Cześć, ja jestem Niebieski, a to jest kolejny odcinek Oxygen Not Included na kanale i oczywiście zanim zaczniemy, chciałem Was zaprosić na niedzielne aktualizacje, w każdą niedzielę o 14, gdzie pojawia się m.in. plan wideo na następny tydzień, co może być przydatną informacją, jak ktoś ogląda mnie na bieżąco. Co w tym odcinku? No zaraz zobaczymy, tutaj ostatnie części systemu chłodzenia i dotleniającego bazy się budują. Samo tutaj zaczęto nieco wydobywać tego, co tutaj jest i budować drabinkę, więc powoli na spokojnie rośniemy. Przy okazji metal jest rafinerowany non-stop, prawie, więc jest spoko. Tutaj są rzeczy, które nie mogą zostać zebrane. To tutaj skrzynkę na to. A po prostu zrobimy tak, że damy tą skrzynkę, skopiujemy i damy tu. Ok, i teraz wszystko powinno być jak należy, najbardziej należytym miejscu, jakim być powinno. Druga rzecz, nie mamy załatwionych badań, które mają być teraz robione. Pytanie, jakie badania teraz chcemy, żeby były robione po prostu. To jest ciekawy pomysł, bo tak naprawdę nie jestem pewien, co do końca chcę, żeby było zrobione w tej chwili. Wiecie, mamy zrobione na pewno to, czego potrzebujemy. Może jest coś, czego nie mamy zrobionego, a potrzebujemy? Raczej nic z tego, tutaj raczej nic z tego. Z tego też nie sądzę, żebyśmy coś potrzebowali. Myślę, że tutaj także. Tutaj dodatkowe jakieś bramki czy selektory. Myślę, że w tej chwili raczej tego nie potrzebujemy. Tak więc może pójdziemy, żeby zrobić tutaj te takie rzeczy z plastiku. Te takie rzeczy dodatkowe, które po prostu mogą być. Bezpośrednio ich nie potrzebujemy, ale mogą być, więc czemu nie? Co to ma być? Mam wrażenie, że ktoś mi to tu posadził, mimo że tego tutaj posadzone być nie powinno. A czy to jest możliwe, że tutaj pan Pip, który tutaj sobie teraz chodzi, jak bierze jakieś nasiono, to może wsadzić je tam, gdzie jest farma? Teoretycznie to nie tak, że to niemożliwe jest, ale trochę mi się to nie podoba. Aktualnie te farmy, które tam są, po prostu chcę, żeby były nieruszane na pewno. I okej, tutaj wszystkie rzeczy pozbierali, tak więc zrobimy tu coś takiego, że tutaj damy zwykłą wodę i mamy już załączone, tak? W takim razie damy to 9 priorytet. Niech tutaj przyniosą wody trochę. Ta woda tam powinna zostać przyniesiona. Dodatkowo rzecz, którą chcemy zrobić, to chcemy zrobić tutaj obecny. Zaraz, gdzie to było? Czy mi powiesz, gdzie to było, czy mi nie powiesz? Usuńcie ten manualny generator. To jest pewne. Nowa rzecz do wydrukowania. Draglet i Brine. Ani jednego, ani drugiego specjalnie nie potrzebujemy. Weźmiemy sobie tego Braina. Nie wiem po co, niech będzie, może kiedyś się przyda. Tutaj ma być lana woda. Tak, tutaj chcę, żeby było także zdekonstruowane to. Ponieważ to, co będziemy zrobić, to będzie to. Tutaj obecny pokój Great Hall. To będzie ciekawie. I teraz jedna rzecz, którą pomyślałem, ponieważ ten pokój może być naprawdę duży, 120 tajli to jest naprawdę dużo, więc wykorzystamy to i to miejsce. Z tym, że nie chcemy przerywać tej sieci komunikacyjnej, więc zrobimy taki myk, że tutaj zdekonstruujemy oraz tutaj drabinki. To nie będzie nam przeszkadzać akurat, że będzie to zdekonstruowane. I na ich miejsce wsadzimy drzwi. Myślę, że to dobry pomysł. Zróbmy to może z granitu.
Chcę zrobić to z granitu, bo ma większy dekor. Czy może jest coś, co jeszcze da, jeszcze zwiększy dekor? Chyba nie. Granit będzie spoko. Więc tutaj chcę granit i tutaj chcę granit. Oczywiście tutaj także. Dodatkowo chcę tutaj pneumatyczne drzwi, ponieważ chcę, żeby... A, czy ja je w ogóle mogę obracać? Czy ja pneumatyczne drzwi mogę obracać? Powinienem móc. Albo mi się wydawało. Tu rotate. Dobra. Mogę obracać normalnie. Więc drzwi będą w tych czterech miejscach oraz chcę dalej granitowe tile w tych miejscach. Chcę, żeby to był duży pokój. To tutaj airflow tile nie do końca pasuje. Więc może zrobimy tak, że usuniemy to. I damy tutaj drugie pneumatyczne drzwi. No i będzie spoko. Myślę, że tak to może być. To i tak, tutaj będą pokoje, tutaj będzie ten Great Hall, wielki. Tutaj zrobimy łazienki. Myślę, że wszystko będzie w porządku. Jeszcze jakieś prysznice małe w tym miejscu by się przydały chyba. Tak więc tutaj niech tą wodę dorzucą. To jest 9 priorytet. Ta woda tutaj niedługo powinna się znaleźć. I w takim razie ten manualny generator zbudujemy tutaj i obok damy baterię. Małą baterię. Połączymy to tutaj kablami. Ustawimy, że to zawsze ma być otwarte i to także ma być zawsze otwarte. Właściwie to także może być zawsze otwarte. Tak samo te drzwi, jak tam zbudują, mogą pozostać zawsze otwarte. Ok. Dekonstruować to. Tu jest woda, tu jest woda. I w tym miejscu powietrze, które jest tutaj, czy tutaj, już nie będzie w stanie się przedostawać na jedną albo drugą stronę. I to jest pewne. Tak więc możemy załączyć tą tutaj gaz pompę i pozwolić jej działać jak należy. Dlaczego to idzie na takim przyspieszeniu? I kto się stresuje i dlaczego? Nie mam pojęcia, czemu się stresuje. Czemu się stresujesz, co? Po prostu pracujesz i tyle. Jedzenia dużo zgniło, jak widzę. Było 48 kilokalorii. Teraz nie ma nic prawie. O dziwo. Teraz kopiujemy sobie w miejsce te. I teraz mess table. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. To będzie Great Hall. Początek. Dalszą część zbudujemy tutaj, ale chcę tutaj zbudować to dla aktualnej ilości duplikantów. Żeby to jakokolwiek w ogóle funkcjonowało jeszcze. Więc powinno to być względnie dobrze. Rafinerowanie metalu mogę przerzucić na priorytet piąty. To tutaj jest ok. I cóż, wszystko powinno działać. Farmer tam działa. Kucharz farmer? Co to ma być? Kucharz. Ok, nie, no to tutaj wszystko powinno być spoko. Kucharz operator, a farmerem nie jest. Dam tutaj disabled farmer dla każdego, poza Mimy. Mima może być farmerem, Mima jest farmerem, więc to jest spoko. Dobra, i tutaj powinno być już tak jak jest chyba. Tak, tutaj jest chyba jest spoko. Okej, jakieś badania się wykonały, to tam bardzo się tym nie przejmujemy. I tutaj prawie całe powietrze zostało wypompowane.
Ale nie całe, bo nikt się nie interesuje tym. No cóż. Chodź, haczem się nie przejmujemy. Hacz sobie jest, hacz sobie niech będzie. Okej, okay. Deconstruct. O, to jedzenie chyba nie było najsmaczniejsze. Okej. Okay. Nie ma żadnego problemu. Czy to się już za... Great Hall. To ma być Great Hall. I czemu tutaj się jeszcze to nie... Nie załapało jako Great Hall. Nie ma... Co? Aha, potrzebuję tutaj czegoś dekoracyjnego. To będzie tutaj, które da odpowiednią ilość tego takiego dekoracyjnego. Dekoracyjnego efektu. Jest tutaj ruch, prawda? Ok, tak więc to może nie zadziała. Może by zadziałało coś innego, ale chciałbym, żeby jednak to zadziałało. Dla pewności. Zrobimy to w ten sposób, że to będzie tu. O, tego już obracać nie możemy. Ok. Ale możemy to załatwić w tych miejscach. A tutaj będzie duży obraz. Tak, to na razie robimy na tyle, żeby po prostu było coś, co dekoruje to miejsce. Oczywiście robimy to z granitu, po prostu będzie to dobre. I teraz to stąd. Powinno być zaraz wypompowane wszystko, dosłownie wszystko. Tutaj wiele tego nie zostało. I tutaj, w tym miejscu chciałbym, żeby zostały zbudowane lodówki. Raz, dwa, trzy i cztery. Cztery lodówki, ładnie, dobrze. I tutaj mamy próżnię. A chyba coś źle zrobiłem. Powinienem dać deconstruct. Gas pipes i powinno to być tutaj. Power wires także powinno być tutaj. Tak. Czy coś jeszcze po... Zaraz. Cancel. To nie musi być dekonstruowane. A to musi. Tak, tutaj przechodząc będą sobie moczyć nogi. Zapewne to nie będzie ich za bardzo uszczęśliwiać, ale... Finalnie to powinno... To powinno sprawić, że jedzenie, które będzie się tutaj znajdować, nie będzie się psuło po prostu. Co myślę, jest aktualnie dość sporym plusem. Myślę, że tak. Dobra, jak wygląda sprawa z pokojami? Aha, czyli potrzebujemy jak jednej rzeczy dekoracyjnej, która ma plus 20 do dekorowania. Okej. A więc potrzebujemy po prostu wziąć to. Wziąć blok taki jak ten z granitu. Zarzucić coś takiego dużego po prostu na środku. Może nie na środku, powiedzmy, że tutaj na wejściu. I niech to będzie na priorytecie maksymalnym. I cóż, żarcie zostało tam zbudowane. To mogę
To mogę rozebrać, ponieważ duplikanci powinni jeść już tutaj, w tym miejscu. Tak więc będzie to zbudowane, czy nie? Tak, jedzą tutaj, widzicie? A więc jest spoko. Sami sobie wybrali miejsca, w których chcą jeść. Będzie im się to bardziej podobało i tyle. To wszystko powinno być zesweepowane. Chcę, żeby to było czysto przede wszystkim. I teraz tak. To chciałbym, żeby zostało rozebrane. Właściwie ta bateria także chciałbym, żeby została rozebrana. I teraz co do baterii, to chcę tutaj dać smart battery, którą chcę tutaj postawić. Po prostu będzie więcej, będzie w stanie udźwignąć tego prądu. Z czego ona może być zrobiona? Właściwie bez różnicy, więc zrobimy ją z koperu, bo jest tańszy. Złoto może się przydać do innych rzeczy, dlatego złotem nie chcę się bawić za mocno. Oraz myślę nad tym, żeby pociągnąć tutaj conductive wires. Tak, to już jest ten poziom, kiedy daję ładne kabelki na bazę. Po prostu zarzucę to tutaj, zarzucę to tutaj. Potem dam tutaj baterię inteligentną. Ponieważ chcę mieć pewność, że... wszystko będzie podłączone i będzie miało prądu wystarczająco, jak należy. Power wires, dobra. Niech te zostaną zdekonstruowane, stare kabelki. Tak, nie mamy żadnego artysty w kolonii. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać przy następnym duplikancie, który będzie tutaj drukowany. Myślę, że będę mógł sobie pozwolić na kolejnego duplikanta. A z czego jest kopera? Dobra. I wtedy zobaczymy, czy będzie miał jakieś te takie możliwości artystyczne ten duplikant. Tutaj chcę automatykę z tym. Tutaj załączona. Chcę, żeby to i to w tej chwili było wyłączone. Ty to rób forever. Tofu. Także czy to, bo wiadomo, jedzenie każde przerobione zawsze będzie spoko. Ty tutaj to także rób forever. To także. Tak właściwie to mogę każde jedzenie robić tak, żeby było robione na zawsze. Poza tym, tego nie chcę robić. To może być robione, to także. No i to także, jak najbardziej. Szczególnie to mnie interesuje. O, mięso teoretycznie będziemy mieli tutaj z tych rybek. O, i mamy nową rzecz do drukowania, tak więc zobaczmy, czy ktoś... tak. Czasami idzie sla, jest narkoleptykiem. Nie, narkoleptyków nie chcemy w kolonii. Gość od kopania. Raczej nie potrzebujemy. Gość od farmienia. A nie może gotować. To mnie boli, bo właściwie mamy gościa, który i farmi potrafi gotować. A więc raczej go nie chcemy. Bierzemy koper. Bierzemy miedź. Już rafinerowano, więc myślę, że dość spoko. I teraz po prostu, to nie będzie to, tutaj damy w priorytety i ktoś tutaj najlepszy, to będzie od to, z dekorowania i mu każemy zrobić to. Aha, jeszcze jedna rzecz, od to, najpierw musiałby się nauczyć dekorom, dobra, nieważne. To chwilowo ten pokój będzie, można powiedzieć, nie do użytku, chociaż możemy to zrobić w inny sposób. Użyjemy, czy mam nadzieję, że to zadziała, to w tym miejscu po prostu uczepimy, bo czemu nie.
Nowe badania się zrobiły, ale nie mamy problemu, żeby robić je dalej. No to jest spoko. 60%, a jak będzie jakieś 20%, to wtedy. Żeby po prostu tego używali, tak? Zaraz, bo chyba nie ma problemu z tym, żeby to było używane w ten sposób, prawda? Gdzie jest automat? Widzicie? Jest na czerwono, więc tego teraz nie będę używać. A tutaj potrzebują surowców, ale to normalne. W końcu nic tam nie ma. Great Hall. O, jednak się udało. Brakowało jakichś tych dodatkowych i mamy Great Halla. Super. Teraz mają plus 6 do morali. Właśnie dzięki temu pokojowi. To jest bardzo dużo. To tak, w następnym odcinku czym się zajmiemy? Myślę, że zajmiemy się toaletami. Czy mamy wszystko, czego potrzebujemy? Nie jestem pewien. Jedna rzecz, badania. Właśnie się okazało, że nie mamy pewnej rzeczy, która będzie nam na pewno potrzebna. A mianowicie zbiornika na wodę. On tu być powinien. Myślałem, że go już odkryłem. I wyszło, że nie zrobiłem tego. Nie, jest odkryty. To nie powinno być problemu. To znaczy, że on być powinien gdzieś tutaj. Jeżeli nie jest tutaj, to powinien być tutaj w bazie. Jest tutaj. Dobra. A więc wszystko jednak działa. No cóż, tak więc na ten odcinek to byłby na tyle. Troszkę się działo. Na samym odcinku będziemy budować, no sądzę, że tutaj toaletę. Taką porządną. Nie latrynę, jaka jest tutaj. Tylko już normalną toaletę z użyciem wody i tak dalej. Będzie dobrze, będzie to działało. Mam nadzieję. Zobaczymy. A na ten odcinek to byłby na tyle. Ja wam dzięki za uwagę. Zapraszam was do subskrypcji kanału. Oceny tego filmu oczywiście. Zostawienia łap w górę. I to wszystko. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Żegnam się z wami. No i cześć.